Good morning, everyone. Dzień dobry wszystkim. And good morning to all the online viewers. I cześć wszystkim widzom z YouTube'a. We're really missing your faces, but we are so glad that you can still be part of us. Brak nam waszych twarzy, ale cieszymy się, że możecie być częścią dzisiaj. I am for sure so thankful that our God is always the same. Ja na pewno jestem wdzięczna, że Bóg jest zawsze ten sam. As we sang the song today, I thought our God is still the same God that David was writing in Psalm 23. Jak śpiewaliśmy dzisiaj tę piosenkę, pomyślałam sobie, że Bóg jest wciąż ten sam, jak kiedy Dawid pisał ten psalm. And that makes me even more excited about what we can share with one another today. I to mnie dodatkowo jeszcze mocniej rozekscytowało na temat tego, co dzisiaj będę głosić. So I think if I ask the audience who can say Psalm 23 off by heart, almost everyone will say I can. I jeśli bym spytała kogokolwiek z was, żeby zaśpiewało ten psalm 23 z pamięci, to pewnie większość by powiedziała, żeby potrafi to zrobić. Is that true? Czy to prawda? Yes. Tak. I think as a little child that's the first psalm we learn. Myślę, że jako małe dzieci to był pierwszy psalm, którego się uczyliśmy. But do we really understand what it means? I don't think so. Ale nie jestem pewna, czy doskonale rozumiemy to, co ten psalm mówi. When we started with lockdown this year. I jak zaczął się ten okres zamknięcia? The Lord gave me Psalm 23. Bóg dał mi psalm 23. And I know our home group is actually tired of me talking about Psalm 23, but it's okay. You must listen again. I moja grupa domowa jest już zmęczona, że na ten temat mówię, ale ja znów będę mówić o psalmie 23. It is just such a phenomenal psalm. To jest po prostu tak fenomenalny psalm. But in Psalm 100 verse 3, the word says we are his people, the sheep of his pasture. Ale w psalmie setnym, w wersecie trzecim, Bóg pisze, że jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska. I don't know about you, but I'm so happy to be called a sheep. Nie wiem jak wy, ale jestem bardzo zadowolona, że jestem nazwana owcą. Some people don't think of it as a compliment, but in this case I'm more than happy to be a sheep. Niektórzy ludzie nie uznają tego za komplement, ale ja w tym kontekście jestem więcej niż szczęśliwa, że jestem nazwana owcą. So, let's start. Więc zacznijmy. I think we're going to go to Israel and see what it really looks like to be a shepherd. Myślę, że pójdziemy do Izraela i zobaczymy, co to faktycznie znaczy być pasterzem. We're going to check out the roles and responsibilities of a shepherd. Zobaczymy, jakie są role i za co są odpowiedzialni pasterze. And then we will understand what it is that the Lord promises us as being our shepherd. I wtedy dostrzeżemy, co faktycznie Bóg nam obiecuje, jako że jest naszym pasterzem. Let's look at that slide of the David, of the boy. I call it my David shepherd boy. Spójrzmy na slajd. Nazywam go małym Dawidem, pasterzem. This is a picture of a shepherd boy in Israel, a typical picture of them carrying sheep on their necks. To jest taki typowe zdjęcie z pasterza z Izraela, niosącego owce na swojej szyi. There's a total dependence and trust on the shepherd. To jest absolutne zaufanie i całkowite poleganie na pasterzu przez owce. And we will come back to that picture later on and you will understand it much better. But for now, let's look at the shepherd fields. I wrócimy później do tamtego pierwszego obrazu, a teraz spójrzmy na pole z owcami. This is a typical scene in Israel. To jest typowa sceneria w Izraelu. And in Psalm 23 it starts with the Lord is my shepherd, I shall not want. I psalm 23 zaczyna się: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. That want we know means I will lack nothing. To znaczy, że po prostu nie będzie mi niczego brakować. There will be enough for me to eat, all my needs will be fulfilled.
że będę mieć wystarczająco do jedzenia, że wszystkie moje potrzeby będą zapewnione. If I look at that hill, it doesn't look to me as if my needs will be fulfilled. Jeśli spojrzę na ten obraz, to nie wygląda na to, że moje potrzeby będą zapewnione. I'm going to eat more grass than that. Ja będę jeść więcej trawy niż to. I want some shadows or shade from time to time. Potrzebuję trochę cienia od czasu do czasu. I want some water from time to time. Thank you very much. Potrzebuję czasem trochę wody. So, how does the shepherd do it? Więc jak pasterze to robią? Keep this in mind and think about the next. A shepherd must do four things before a sheep will lie down. Więc miejcie to z tyłu głowy, a pasterz musi zrobić cztery rzeczy, zanim owca się położy. And the psalm says, he makes me lie down in green pastures. A drugi werset tego psalmu mówi, że sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. So what are the four things that a shepherd needs to do for that sheep to go and lie down? Więc jakie są te cztery rzeczy, które pasterz musi zrobić, żeby ta owca się położyła? After the day's grazing and walking the fields, the shepherd will check every sheep. He will touch his stomach and feel if it's got enough food in his stomach. I po całym dniu pasienia się tych owiec, pasterz będzie chodził wśród nich i sprawdzał, czy wszystkie się najadły, będzie naciskał na brzuch. He literally feels his stomach. If it's full, it's fine. If it's not full, he will give him some food that the shepherd carries with him. Czyli po prostu wyczuwa, czy one mają pełne brzuchy, jeśli nie, to daje im więcej jedzenia, żeby mogły dalej iść. Because the shepherd knows if the sheep is hungry, it will not go and lie down. It will the whole night. Bo pasterz wie, że jeśli one będą jeszcze głodne, to będą meczeć przez całą noc. Once he checked the stomach, he will check the nose. Jak pasterz sprawdzi brzuch, to później sprawdza nos. If the nose is dry, the shepherd will know that the sheep did not drink enough water. Jeśli ten nos jest suchy, pasterz będzie wiedział, że owca nie napiła się odpowiednio dużo wody. And the shepherd carries an extra bag with him full of water. I pasterz również niesie ze sobą taką dodatkową torbę pełną wody. If that sheep is still, if his nose is dry, is still thirsty, the shepherd will give him water. Więc jeśli ten nos jest suchy, pasterz da mu wody, daje jej wody. So that's not all. He doesn't only check for food and water. To nie jest wszystko. On nie sprawdza tylko, czy owca się najadła, czy się napiła. But he also checks for parasites. Ale sprawdza również, czy nie ma pasożytów. Now parasites, where does the sheep get those from? A pasożyty, no skąd ona może takie pasożyty sobie zebrać? The whole day long the sheep will walk with their heads down looking for food on those hills. Więc owca przez cały dzień chodzi po tych pastwiskach z nosem przy ziemi. And you can think that there must be parasites amongst those grass and little bushes. I możemy być pewni, że tam pomiędzy tymi krzaczkami są pasożyty. So parasites will get into its nose and into the tear ducts. I te pasożyty mogą się dostać w okolice nosa czy kanalików łzowych. And that if there are parasites on the sheep in the noses and in the tear ducts, it will itch at night. I jeśli one tam będą, to będą powodować swędzenie u tych owiec. So the shepherd will take a white linen cloth and wipe out the noses and the eyes of each sheep. I ten pasterz będzie chodził i będzie chusteczką pozbywał się tych pasożytów z każdej owcy. Do you know what it feels like to itch at night when you want to go to sleep? Czy wiecie, jak to jest czuć takie swędzenie, jak chcecie iść, położyć się spać? You keep on moving, you can't fall asleep. That's what the shepherd prevents. Cały czas się ruszasz, nie możesz zasnąć. To jest to, przed czym zapobiega pasterz. And the fourth thing that a shepherd will do is he will make sure that it is a secure place for the sheep to go lie down.
I czwartą rzeczą, jaką robi pasterz, jest to, że on się upewnia, czy to jest bezpieczne miejsce, gdzie może położyć się owca. A sheep fold is normally a big round structure. Owczarnia to jest normalnie taki okrągły obszar. So the shepherd checks the stomachs, the noses, the parasites, and then he leads them into this big sheep fold. Więc pasterz sprawdza brzuchy, sprawdza nosy, sprawdza, czy są pasożyty, i następnie prowadzi owce do owczarni. But there is no gate in the sheepfold. It's an opening, just an opening. Ale tam nie ma bramy, jest tylko otwarcie. Because the shepherd is the door. He goes and lies in that door of the fold. Bo to pasterz jest tą bramą. On kładzie się w tym otworze do owczarni. And I heard shepherds talking about their sheep will not lie down until the shepherd lies down in that doorway. Then they feel secure and they lie down. I również owce się nie położą, póki pasterz tego nie zrobi. Jeśli on się położy, to wtedy one również to zrobią. So what have we learned so far? Więc z czego się nauczyliśmy do tej pory? That the Lord is our shepherd. He will provide in every need that we have. He walks with us. He's with us where we go, and there's enough provision wherever we go. Nauczyliśmy się tego, że Bóg jest naszym pasterzem, że On jest z nami, gdziekolwiek my pójdziemy. He makes me lie down in green pastures. He will be with me. He'll check me if I have enough food, if I have enough to drink. On sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, jest ze mną, sprawdza, czy mam pasożyty, czy jestem najedzony, czy się napiłem odpowiednio dużo. He'll check if I picked up any parasites during the day. Sprawdza, czy nie mam żadnych pasożytów w ciągu dnia. If I saw something that was not good for me to see, if I heard something that was not good to hear, or if I tasted something that was not good to taste, he'll come and he'll wipe it away from me. Jeśli ja widziałam coś, czego nie powinnam była widzieć, jeśli ja słyszałam coś, co było złe, jeśli ja skosztowałam czegoś, co nie było dobre, to on również przyjdzie i on to otrze. Every night, if we confess our sins, if we lay it all before Jesus, he will clean us by the blood of Jesus, and we can be safe and secure because he watches over us at night. I w nocy, kiedy my wyznajemy swoje grzechy, Jezus przychodzi i ociera nas z nich. On czyści nas. Now the green pastures that this section of the psalm is talking about is strange to me. I te zielone pastwiska to jest część tego psalmu, który jest trochę dla mnie dziwna. Because this doesn't really look like a green pasture to me, does it to you? Bo to nie wygląda do końca jak zielone pastwisko dla mnie, nie wiem jak dla was. And unfortunately, this is as much as it turns green in Israel as it can get. I to jest właściwie tak zielone, jak tylko może być. But you know, every night moist air comes from the Mediterranean, and there's a little bit of moist that drops onto the rocks, and that makes little raindrops, if you want to call it, on pieces of grass. In the night. I w nocy przychodzi wilgoć od morza, i te takie małe kropelki wody osiadają na kawałkach trawy. And little green shoots of grass will come up everywhere, all the time. No i one się pojawiają wszędzie, zawsze. The shepherds know the area. They know where to lead their flocks to, so that they can get those little green shoots of grass. I pasterze wiedzą, gdzie mają prowadzić swoje owce, żeby one mogły jeść tę dobrą trawę. And that is the green pastures that the shepherd leads his sheep to. I to jest to zielone pastwisko, na które prowadzi owce pasterz. So if we go on and we look at the next line in the Psalms, it says he leads me beside still water. Jak spojrzymy na kolejną linijkę tego psalmu, widzimy, że prowadzi mnie na spokojne wody. So sheep in Israel are very nervous.
I owce w Izraelu są bardzo nerwowe. Yes, I see you frown, but they are, they skittish. One są takie właśnie bardzo especially nerwowe. When it comes to running water. I szczególnie jeśli chodzi o biegnące wody. When you pour a bucket of water, that running water from the bucket to wherever you pour the water in, the sheep will run away, they can't stand it. Jeśli nawet byście z takiego wiaderka nalewali wodę, ale z wysokości, owce by tego nie wytrzymały, by uciekły. They are really fearful of that water. Są strasznie przerażone tego typu wody. And with reason. I to ma swój powód. The wool that they have from their chin to their front legs, this piece of their wool. I bo wełna, która jest od podbródka aż do przodu szyi. That's the best wool that they produce. To jest najlepsza wełna, jaką one produkują. But this wool, if it gets wet, it can drink up all the water that comes to it. Ale jeśli ta wełna staje się mokra, ona może pochłonąć całą wodę, jaka do niej przyjdzie. So if a sheep will drink water from a river that flows strongly, like really a stream of water that's white rafting water. Więc jeśli owca by chciała pić wodę z rwącego potoku na przykład, czy z rzeki, they will get soaking wet in front. To by sprawiło, że ona byłaby cała mokra od przodu. And their front legs are not strong enough to keep them upright, so they can fall into the water and drown. A przednie nogi owiec nie są na tyle mocne, żeby mogły je podtrzymać pod takim ciężarem, więc ona po prostu wpadła do wody. So the psalmist say, my Lord leads me beside still water. I psalmista mówi, że prowadzi mnie nad spokojne wody. You know, the shepherd goes during the late afternoon. He will go before the sheep, before the flock. He will go draw water from a well, pour it into a place where the water can become mirror-like. I pasterz idzie przed owcami, on nabiera wody i nalewa je do miejsca, gdzie ta woda się uspokaja, wygląda jak lustro. And once the sheep comes there, gets to the water, it will be still water. Więc gdy owce tam przechodzą, ta woda już jest spokojna. There will be nothing to be afraid of. Nie ma niczego, czego one mogą się obawiać. The sheep can just drink, they know they're safe, their wool will not get wet, they won't drown in this water. Owce mogą spokojnie pić, nie zamoczą się, nie wpadną do tej wody. And they will become refreshed from this water that the shepherd went ahead of them to prepare for them. I stają się odświeżone przez wodę, którą przygotował im pasterz, gdy wyruszył tam przed nimi. In the same way we can say our Lord knows our fears. Możemy też powiedzieć, że nasz Pan zna nasze strachy. He goes before us and he prepares a way for us. On idzie przed nami i przygotowuje nam ścieżkę. He makes all the storms in front of us, he calms them for us. On widzi wszystkie burze, które są przed nami, i uspokaja dla nas. By the time we come there, we get to the waters that used to be rough, it will be calm for us to get refreshed at. Więc gdy my tam przyjdziemy, to już będzie spokojnie dla nas, żebyśmy się mogli odświeżyć. Let's look at the next slide of the paths of righteousness. Spójrzmy na kolejny slajd. The psalm says he restores my soul and leads me on the path of righteousness for his name's sake. W trzecim wersecie ten psalm mówi: posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. That word path means a meandering road. To słowo ścieżka oznacza krętą drogę. And it meanders like it goes the same direction, but you can see it goes a little bit this way, a little bit that way. I ta droga prowadzi w konkretnym kierunku, ale możemy zobaczyć, że ona idzie trochę w jedną stronę, potem w drugą. And that's how the shepherd sees it fit to
to guide, to lead his sheep. A little bit this way, a little bit that way, but it's in the same direction. It's their path of righteousness. Ale to jest ta ścieżka się tak kreuje, dlatego że pasterz tak idzie, bo on mówi, że no teraz trzeba iść trochę z tej strony, teraz z tej strony. I to jest tak, jak nas Jezus prowadzi do sprawiedliwości. And now you might say to me, but how can you say that my path of righteousness is a meandering road? It's a straight road. I teraz możecie mnie spytać, jak to może być, że moja ścieżka do sprawiedliwości jest kręta? To jest prosta droga. The road of salvation is a straight road. It's through Jesus Christ. Droga do zbawienia jest prostą drogą. To jest przez Jezusa Chrystusa. But then you start your road of righteousness in him. And only the shepherd can determine where he takes you to. And he takes you on detours sometimes. Ale jeśli zaczynasz swoją drogę zbawienia z Bogiem, to ona może być momentami kręta, bo to on cię prowadzi. I to czasem może oznaczać kompletny nawrót. I bet none of us knew last year this time that we will sit in this situation this year. Założę się, że nikt z was nie powiedziałby, że będziemy w tej sytuacji w tym momencie. Last year this time we still sat close to one another, hugging one another, and this year we never could thought that this is possible. This year with online viewers. W zeszłym roku o tej porze siedzieliśmy wszyscy blisko siebie, przytulaliśmy się nawzajem, a teraz jesteśmy częściowo online. But our shepherd knew. Ale nasz pasterz wiedział. And he determines our path of righteousness. I on determinuje naszą drogę sprawiedliwości. He leads us, we must just follow. On nas prowadzi, my musimy podążać za nim. Then it goes on to say, though I go through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy rod and thy staff, they comfort me. Następnie czytamy, choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. It's amazing how people concentrate on the death that the psalmist talked about here. I to jest niesamowite, jak ludzie się koncentrują na śmierci, o której tutaj jest mowa. But it's more about life. A tu chodzi więcej o życie. It talks about a rod and a staff. Jest mowa o kiju i lasce. The shepherds in Israel have two sticks. Pasterze w Izraelu mają dwa kije. The rod. Kij. And the staff. I laskę. With a rod, it protects the sheep. Kij służy do ochrony owiec. This is a short stick. To jest krótki kij. With a piece of leather on the one end. Zakończony kawałkiem skóry. And when the foxes come to attack the sheep, the shepherd will sling this short stick on the leather and throw it at the fox's feet. Jeśli lisy nawiedzają owce, ten pasterz kręci tym kawałkiem skóry i wyrzuca ten kij pod stopy lisa. So the sheep knows when the shepherd has his rod, they are safe, they are protected. Więc owce wiedzą, że póki pasterz ma swój kij, one są bezpieczne, bo są chronione. But then they also have a staff. And that's the one with a candy stick curved point. I również pasterz posługuje się laską i to jest taki kij z haczykowatym zakończeniem. That's the one that we mostly see in the pictures. To jest to, co najczęściej widujemy na różnych obrazach. And that one is for direction. I ten służy kierownictwu, kierowaniu. The sheep does not look, they don't follow by sight, but they follow by hearing. I owce nie podążają za wzrokiem, tylko za tym, co słyszą. The shepherd will walk with that staff of his and he will hit the stones as he goes along during the day. He will hit the stone and call out the names of the sheep. He would say, Wojtek, Paweł.
i pasterz chodzi w ciągu dnia i on uderza tą laską o kamienie i wykrzykuje imiona poszczególnych owiec. Wojtek, Paweł i tak dalej. And as he go on that meandering road of righteousness, he will keep on hitting the ground and calling out names. The sheep, just their only job is to walk with their heads in the ground and search for something to eat. I ten pasterz, jak będzie chodził tą krętą ścieżką, będzie uderzał o te kamienie, będzie nawoływał poszczególnych imion, a robotą owiec jest tylko i wyłącznie to, żeby mieć nosy nisko w ziemi i jeść, i szukać jedzenia. So most sheep are good with that. They follow the staff and the voice of the shepherd. I większość owiec dobrze to robi, podążają za głosem swojego pasterza. So they follow that direction that the staff gives. Więc idą za tym kierunkiem, który daje laska. But sometimes the shepherd also needs to use that staff for correction. Correction. Ale czasem pasterz potrzebuje użyć tej laski w celu korygowania owiec. Some sheep prefers to look up every now and again. Niektóre owce wolą jednak patrzeć do góry od czasu do czasu. And not listen to their shepherds. Nie słuchają swojego pasterza. And then they walk off in a wrong direction. I zdarza im się zboczyć z drogi w złym kierunku. And that can be very dangerous to the sheep. I to może być bardzo niebezpieczne dla owcy. Because these hills have very bad crevices where the sheep can fall into. Bo te wzgórza mają takie szczeliny, w które owce mogą wpaść. And that is where a sheep can get stuck and die if the shepherd don't see it. I w tych szczelinach owce mogą utknąć i zginąć, jeśli pasterz ich nie zauważy. But luckily, these are good shepherds, and our shepherd sees us every time we wander off. No i my mamy dobrego pasterza, który widzi za każdym razem nasze zboczenia ze ścieżki. So when this happened, when a sheep falls into a crevice. No i kiedy taka owca wpadnie w taką szczelinę, a shepherd will take this staff of his and he'll use this curved edge of it. Wtedy pasterz używa swojej laski, konkretnie tego haczykowatego zakończenia. He will hook the sheep under his front legs. On łapie wtedy owce tym pod przednimi nogami. And then a sheep goes like a cat does. The hind legs go in and he forms a ball. A sheep is exactly the same. When you catch him here, he makes a ball and the shepherd can whoops him out of his, his problem. Wtedy owca staje się podobna do kota, tak się zgina i wtedy pasterz ją wyciąga. So that takes a lot from the shepherd because a sheep is heavy. But he does it because he loves his sheep. No i to wymaga dużo wysiłku od pasterza, no bo owca jest ciężka, ale on to robi, bo kocha swoje owce. But then the most beautiful thing is, once he's got the sheep on safe ground, he will turn his staff around and he'll give him a shot in the rear. I to jest najpiękniejszy fragment, bo jak pasterz już rzuci owce na ziemię, to obraca laskę i uderza tym końcem w tył, tak mocno uderza w tył owcy. It's a hard shot, so that the sheep changes direction. I to jest taki mocny, to jest mocne uderzenie, przez co owca zmienia swój kierunek. And is part of the flock again. I jest znowu częścią stada. And the Lord does that sometimes with us. When we go off a little bit, I certainly does that. I can vouch for this. It happened to me before. I went a little bit astray and I know the Lord came and he picked me out and he gave me that shot in the rear and I'm back to stay. I ja mogę powiedzieć, że to jest to, co Bóg robi z nami i jestem tego przykładem. Sama się zgłaszam na ochotnika, że tak było w moim przypadku. I wonder if any one of you can identify with that correction. Jestem ciekawa, czy ktoś z was jest w stanie się zidentyfikować z tą poprawą za pomocą laski. The psalm goes on saying, "You anoint my head with oil, my cup runneth over."
Dalej psalm mówi, zostawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich przelewa się. One of the other things that a shepherd will do at night, when they get the sheep to lie down, he's got a bottle of oil and he will check every sheep for fever. I jedną z rzeczy, które robi pasterz wieczorem, on sprawdza, czy owce nie mają gorączki. A sheep has got a very light complexion. His skin is pink. Tak, skóra owcy jest bardzo jasna, ona jest różowa. And in that harsh sun of Israel, the sun is very hot and dangerous for the sheep. I w Izraelu to mocne słońce jest bardzo niebezpieczne dla owiec. So quite often the sheep will have something that they call a summer fever at night. I czasem owce mogą mieć taką letnią gorączkę w nocy. And when the shepherd pours, when he feels that the sheep has got a fever, he will pour the oil on the shepherd, on the sheep's head and rub his head. I jak pasterz wyczuje, że owca ma gorączkę, on weźmie trochę oliwy na głowę owcy i wtedy masuje jej głowę. And the reference that I got last week about this is this, someone asked the shepherd, does this really help for a fever? Ktoś spytał pasterza, czy to faktycznie pomaga na gorączkę? And the shepherd said, I don't know, they never told me. Pasterz odpowiadał, nie wiem, nigdy mi nie powiedziały. But one thing I know. Ale jedną rzecz wiem. He knows that I feel his pain when I rub his head with oil. One wiedzą, że ja czuję ich ból, kiedy ja masuję im tę głowę. And that comforts him. I to je pociesza. Isn't that the same with the Holy Spirit? He anoints us. We know he feels our pain. And he comforts us. I czy nie jest tak samo z Duchem Świętym? On czuje nasz ból i on nas pociesza. So I don't know about you, but this is really so encouraging to me to know that I've got a good shepherd that looks after me so that I can have enough. He leads me in the right environment. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest bardzo pocieszające, że mam pasterza, który mnie prowadzi do dobrego środowiska. He gives me enough to eat and to drink. He checks for my parasites. Daje mi wystarczająco do jedzenia, do picia, sprawdza, czy nie mam pasożytów. He's my security. Jest moim bezpieczeństwem. When I close my eyes at night, I know I'm not alone. He's with me. Gdy zamykam swoje oczy w nocy, wiem, że nie jestem sama. On jest ze mną. He's not only with me, but he goes before me. He challenges all the fears that I have. He calms the water for me. On nie jest tylko ze mną, on idzie przede mną, on sprawdza wszystkie lęki, które mam, on uspokaja mnie. Even if I feel I'm on a detour road, I'm not straight where I want to be with the Lord right now, he leads me. I must just trust him. I must follow him on this path of righteousness. Nawet jeśli muszę czasem zawrócić, ja podążam za moim Panem, on wytycza ścieżkę. I know he will come after me when I fall in a ditch. Ja wiem, że on przyjdzie, nawet jeśli będę, jeśli wpadnę w dół. Yeah. And I know he will comfort me. I wiem, że mnie pocieszy. My cup surely should run over. Mój kielich na pewno będzie się przepełniać. Knowing that I've got such a wonderful shepherd. Wiem, że mam naprawdę niesamowitego pasterza. And this psalm ends off with saying, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I ten psalm kończy się słowami, zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w... No. Do you understand what it means if something follows you? Czy wiecie, co to znaczy, że coś za wami idzie? Have you ever tried to chase away your shadow? Czy kiedykolwiek próbowaliście pozbyć się swojego cienia, uciec przed nim? It's like
go away. To jest tak, że no idź sobie. It doesn't want to go away. It's always with me. Nie chce odejść, zawsze jest ze mną. Wherever I go, there's my shadow. Gdziekolwiek pójdę, tam jest mój cień. Go this, it's still with me. Pójdę tu, on jest wciąż ze mną. That is how goodness and mercy follows us. To jest nasza dobroć i miłosierdzie podążające za nami. Where you go, it's there. Gdzie ty pójdziesz, ona tam jest. It's for us to see it. To jest dla nas, żebyśmy mogli to zobaczyć. It's for us to recognize. Żebyśmy mogli to uznać. And to dwell in the house, the sheepfold of the Lord forever. I to jest z nami po wszystkie dni naszego życia w domu Pana. There can't be a better place. Nie ma lepszego miejsca. So I want to ask you today, are you a sheep? Chcę cię dzisiaj spytać, czy ty jesteś owcą? I know there's one sheep in the house, two. Wiem, że jest jedna owca tutaj. Some look like sheep even. Niektórzy wyglądają nawet jak owce. If you are his sheep, you can know he is with you. Więc jeśli ty jesteś owcą, ty wiesz, że on jest z tobą. He goes before you. Idzie przed tobą. He comes after you. Idzie za tobą. He is in you. Jest w tobie. What can go wrong? Co może pójść nie tak? So all I want to say is, if you are not a sheep of the Most High God yet. Więc to wszystko, co chciałam powiedzieć, to jeśli nie jesteś jeszcze owcą Bożą. Come and give your life to Jesus Christ. Przyjdź i oddaj swoje życie Jezusowi Chrystusowi. And become one of his sheep. I stań się jedną z owiec. Know that you are safe and secure in him. Poznaj, że jesteś bezpieczny w nim. And you can be guided by a good, good shepherd who stays the same every day and always. I że możesz być kierowany przez pasterza, który zawsze jest ten sam i jest dobry na zawsze. Well, I must say, I prayed myself happy now. Pray myself happy. I preached myself happy. I don't understand. It's okay. Jestem bardzo szczęśliwa teraz. Do you want to... Yes, I think we should sing Psalm 23 again. Just to get that embedded in our spirits. I jeszcze raz teraz zaśpiewamy tę pieśń, którą wcześniej śpiewaliśmy. So just maybe we can just stand. Więc może wstańmy.